Witajcie. Zaczynamy drugi odcinek naszego filmu, filmów o rzymskich zabytkach Treviru. No i w kolejności jest to katedra, najstarsza katedra w Niemczech, pod wezwaniem świętego Piotra. Znajdujemy się teraz przed najstarszą częścią tej katedry, gdyż w swoich wiekach istnienia została wielokrotnie przebudowana, a ta część jest to były pałac cesarzowej Heleny Świętej, która po w roku 324, po bardzo nieprzyjemnym zdarzeniu w jej murach, czyli zdradzie drugiej żony cesarza Konstantyna II Fausty z jego synem Kryspinusem, została tutaj na rozkaz cesarza w tych murach zamordowana. Po czym cesarzowa ofiarowała ten swój pałac na kościół. Jako ciekawostka, w tym kościele jest przechowywana szata grobowa Jezusa Chrystusa i raz na 10 lat jest wyjmowana ze specjalnej krypty i wtedy przybywają tutaj pielgrzymki z całego świata, by ją podziwiać. Czy to jest naprawdę szata Jezusa? Tego nie wiem. Jezus był biednym człowiekiem. Szata jest przetykana złotem. Przed 2 laty miałem okazję oglądać ją z bliska. Także nie bardzo w to wierzę, no ale wiara góry przenosi i jeśli ktoś chce wierzyć, niech wierzy. W każdym razie władze kościelne nigdy nie zezwoliły na kompleksowe badania. Przed wejściem do katedry leży tak zwany tutaj w okolicznych legendach czarci kamień. Według legendy diabeł chciał zniszczyć katedrę i rzucił tym kamieniem w kościół. No, nie jest to prawda. Jest to też bardzo ciekawa historia o bezsensowności wojny. Jest to pozostałość jednej z 4 kolumn rzymskich, które były wykorzystane do wspierania stropów tego kościoła. W oryginale miała 25 metrów wysokości ta kolumna i archeologowie znaleźli miejsce, skąd ona pochodzi. To dzisiaj w Niemczech jest tak zwany Odenwald i jest to teren w rejonie Gießen, a więc bardzo daleko od Limes, czyli granicy Cesarstwa Rzymskiego w barbarzyńskim kraju. Więc Rzymianie zrobili wyprawę wojenną przeciwko Alamanom. Zajęli ten teren, wykuli te 4 potrzebujące im granitowe kolumny, no i spławili je Renem, a następnie Mozelą do Treviru, no i stawili. Podczas napadu Alamanów w Sylwestra roku 406 na 407 Trevir został zdobyty przez nich i zniszczony. Między innymi została spalona właśnie ta katedra.
No i uległy zniszczeniu w ogniu te cztery kolumny. Przy późniejszej odbudowie wykorzystano kolumny ze świątyni Jupitera blisko rzymskiego mostu. Była ta świątynia, no i zastąpiono bazaltowymi kolumnami, które są tam w środku. No wejdziemy do środka, pokażę wam wnętrze tej świątyni. Są tu bardzo piękne marmurowe płaskorzeźby na suficie w tym baptisterium. Tutaj w kształcie muszli ścielnica. Jako ciekawostka, Karol Marx został ochrzczony w tej ścielnicy, gdyż niedaleko stąd jest dom, gdzie urodził się. No i jest tam muzeum i w Trewir, jako jedno z, chyba jedyne miasto w zachodniej Europie, posiada ulicę Karola Marksa. W posadzce są groby różnych biskupów i innych sług kościoła. No i tak to wygląda. Teraz przejdziemy do tej kaplicy, w której jest przechowywana szata Jezusa Chrystusa. No i tam za szyby pokażę wam, jak ona wygląda. Są tutaj fragmenty rzymskiej ornamentyki przeniesione z różnych innych budowli. Tak wygląda ta szata grobowa Jezusa. No i ona jest co mniej więcej 10 lat z tej krypty wyjmowana za szyby. No i wtedy właśnie są te pielgrzymki tutaj. To jest widok z góry. Na wnętrze kościoła.
No i to jest kaplica tego Heilige Roku, tak to się po niemiecku nazywa. No i za taką szybą jest to przechowywane. No i raz na 10-12 lat jest wyjmowana. No i wtedy tutaj się nie można dostać do tego kościoła. Tyle ludzi z całego świata przybywa. Znaczy, to jest naprawdę jego grobowa szata. Kto to wie? Są tutaj podziemia, w których są różne kaplice, ale nie będę tam wchodził. Jeśli kogoś to będzie kiedyś interesowało, zapraszam do zwiedzania Trewiru, no i obejrzenia. Jest tutaj naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy, które warte są zobaczenia. Ta luna tych świec to jest taki zwyczaj w każdym kościele niemieckim. Zapala się świeczkę w jakiejś intencji, jeśli się prosi Pana Boga o jakąś łaskę. Kosztuje 50 centów. No i wtedy może Pan Bóg spełni. A że niby jest tutaj część Pana Jezusa, Jego krew i pot. Także blisko Pana Boga może łatwiej uzyskać łaskę. No i na tym skończę ten drugi odcinek. I zapraszam na dalsze części naszego spaceru po Trewirze. No i jeśli się podobało, to lajkujcie. Jeśli macie jakieś pytania, w komentarzach zadawajcie, a ja postaram się odpowiedzieć. Cześć!